Elżbieta Miernik-Krukurka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, oficjalnie zainaugurowała kampanię wyborczą, potwierdzając tym samym swój start w najbliższych wyborach samorządowych. Będzie ubiegać się o urząd prezydenta Tarnobrzega. Elżbieta Miernik-Krukurka w wyborach na urząd prezydenta Tarnobrzega startuje jako niezależna, bezpartyjna kandydatka Komitetu Wyborczego Wspólny Tarnobrzeg. Chcę zostać prezydentem, aby przemyślaną pracą, wyłącznie uczciwie, wyprowadzać nasze miasto z zakrętu, w jakim obecnie się znajduje. Jestem przekonana, że wysiłkiem wspólnym wszystkich naszych tarnobrzeskich środowisk jesteśmy w stanie odbudować godność i rangę Tarnobrzega, jak również odbudować wspólnotę jego mieszkańców. W wyborach samorządowych startuję z własnej woli, nie w zastępstwie kogoś, ani nie występuję przeciwko komuś. Nie należałam, nie należę i nie planuję w przyszłości należeć do żadnej partii politycznej. Kandydatka Komitetu Wspólny Tarnobrzeg podkreśla, że przez całe swoje życie zawodowe starała się pomagać ludziom, rozwiązywać ich problemy. Chce dalej to robić, tylko na zdecydowanie większą skalę. Chcę być dobrą gospodynią Tarnobrzega. I tu nie boję się również używać takiego prostego słowa. Ktoś powie, gospodyni to zaścianek, kura domowa. Nie, gospodyni to wielkość. Dobra gospodyni to praca, poświęcenie, troska i odpowiedzialność. Tak pojmuję moją prezydenturę. Swój program wyborczy Elżbieta Miernik-Krukurka przedstawi w drugiej połowie września. Jak mówi, gruszek na wierzbie obiecywać nie będzie. Moja propozycja programu wyborczego to nie będzie populistyczna lista, na której każdy znajdzie coś miłego czy dobrego. Wręcz przeciwnie, znajdą się na niej rozwiązania, czasem kontrowersyjne, może niepopularne, ale jestem przekonana, że bez wdrożenia ich nie będzie szansy na prowadzenie oszczędności, nie będzie szansy na podźwignięcie naszego miasta, a tym samym na jego rozwój. W drugiej połowie września kandydatka na prezydenta Tarnobrzega zaprezentuje również członków Komitetu Wyborczego oraz nazwiska osób, które będą ubiegać się o mandat radnych miasta Tarnobrzega. Konferencja prasowa inaugurująca start Elżbiety Miernik-Krukurki w wyborach samorządowych dostępna jest na naszej stronie internetowej www.tvl.tarnobrzeg.pl.